Generalnie wydawało mi się, że to już jest właściwie plener, to jest taka archaiczna historia, no niekoniecznie współcześnie. Rzeczywiście artyści inaczej pracują, a tutaj się to sprawdziło, bo nagle żywy kontakt z drugim artystą, człowiekiem, wymiana poglądów okazała się bardzo inspirująca. Zużyte jest określenie plener w takim znaczeniu, że artyści, oczywiście muszą mieć szaliki, prawda, i kapelusze, i palety, stoją i malują, co widzą. No to jest plener, prawda? To jest sens powiedzenia plener. My używamy tego określenia, żeby opowiedzieć o takim oto wydarzeniu, że wyciągamy za włosy artystów, którzy każdy gdzieś w swojej pracowni siedzi i ich zrzucamy do jednego wora, trzepiemy tym, prawda, i zobaczymy, patrzymy, co wychodzi. I nie to, co za oknem ma wpływ, nie zderzenie z rzeczywistością za oknem ma tutaj wpływ, na przykład w Poznaniu miało wpływ na tym plenerze. Wpływ miało to, z kim się zderzyłem niechcąco, prawda? Z kogo poznałem, kto obok się jakoś tam zachowywał. I to też jakby jest nowa demarkacja. To jest nowe wyznaczanie porządku. Powiedzmy, że jesteśmy takimi punkcikami, które chaotycznie fruwają sobie i w którymś momencie jakąś bryłę tworzymy. No i coś takiego się zdarzyło chyba w Poznaniu na tym terenie. Myślę, że od jakiegoś czasu właśnie, kiedy się przekonałem bardzo do plenerów, to postanowiłem plenery wykorzystywać do takiego dopływu nowej energii, do bycia w nowej sytuacji, a przede wszystkim jeszcze pod wzmocnionej obecnością innych artystów. I jakby wykorzystać ten, że jadę na plener, nie mam żadnych, właśnie byłem zarażony między innymi tymi plenerami, gdzie się przywoziło obrazy w bagażniku, to tutaj jechałem na plener i nie wiedziałem, co będzie. Miałem jakieś tam, zawsze ma się jakieś plany na przyszłość malarskie, więc ale każdy plener to jakby staram się wykorzystać właśnie tą inną sytuację, że to jest dobry moment, żeby coś przeskoczyć, że może coś zrobić, coś innego i że nie kontynuuję jakichś wątków poprzedniej i właśnie nawet w dokumentacji swojej mam czasami nazwa pleneru jest folderem dla nowego wątku malowania i jest taki wątek strzyżynek. Plener to jest taka troszeczkę anachroniczna, wydawałoby się, forma spędzania, czy też jak gdyby tworzenia, spędzania czasu przez artystów. Już nikt nie biega po łące ze sztalugą i z paletą w kapeluszu i nie maluje pejzaży, więc wydawałoby się, że to jest przeżytek po prostu. Tymczasem i na wcześniejszych, ale na tym plenerze bardzo silnie się to ujawniło, że no bo zaprosiliśmy grono bardzo dojrzałych artystów ze znakomitym własnym dorobkiem. I refleksja była następująca, że właściwie każdy z nich pracuje, część z nich pracuje na jakichś uczelniach i oczywiście mają kontakt ze swoimi znajomymi artystami, współpracownikami na akademiach oraz ze studentami, natomiast nie pracują razem. Każdy z nich po to, żeby tworzyć swoje dzieła, zamyka się w swojej pracowni. I takie doświadczenie wspólnej pracy zdarzyło im się po raz pierwszy od bardzo wielu, wielu lat. Wielu z nich, właściwie prawie że wszystkim. No i co się okazało, że jakby dobór, bo to jest też bardzo istotne, żeby dobrać takie grono osób, które nie będzie miało zbyt silnego wspólnego mianownika, bo wtedy za bardzo nie ma o czym mówić, bo wszyscy się ze wszystkim zgadzają. Natomiast żeby znaleźć grono tak dobrane i pod względem zainteresowań artystycznych, koncepcji co do własnej twórczości, ale także takiego intelektualnego podejścia do sztuki, do tego, czym ta sztuka jest,
że okazuje się, że takie spotkania są niezwykle ważne i niezwykle owocne, ponieważ poza tym, że każdy, jak to Iza wyraziła lapidarnie podczas otwarcia wystawy, robił swoje, czyli po prostu malował swoje obrazy, tworzył swoje obiekty, to jednak myśmy cały czas przebywaliśmy, właściwie prawie cały czas w tym samym pomieszczeniu i rozmawialiśmy ze sobą, nie mówiąc oczywiście o długich wieczorach, które to było zadziwiające, ponieważ ja od wielu kolegów, którzy pracują na akademiach, wiem i oni to mówią z dużym żalem, że na akademiach się nie rozmawia o sztuce, że tam się rozmawia o tym, nie wiem, która grupa studentów kiedy ma mieć zajęcia, w jakiej pracowni, mówi się o sprawach administracyjnych, organizacyjnych. Natomiast o sztuce jako takiej się nie dyskutuje. A tam mieliśmy okazję, jak gdyby przed tymi swoimi pracami, w trakcie ich tworzenia, wymieniać się poglądami, które oczywiście potem rozwijały się w jakieś dalsze dyskusje, niektóre niezwykle interesujące, bardzo inspirujące i to jest ogromna wartość instytucji, jaką jest plener.